Sosnowcy było na wzorze kawalerskim zrobili. Najpierw się śmiali, że do Bydgoszczy jedziemy. I się okazało, że dopiero jechaliśmy w Sosnowcu, spaliśmy, bo tam w Katowicach te gry były, nie? Co to z Roksu spotkał. I nie było noclegów. No to w Sosnowcu. Jak jeździliśmy Uberami, to Zawiercie pamiętam od kierowca wiózł, chyba z Dąbrowy. Do Katowic zawsze, tylko przekraczaliśmy Katowice, to mówi, żeby przygotować paszporty. Jak wracaliśmy przez Katowic imprezy, nie? Ze Śląska to na odwrót było, nie? Dokładnie tak jest. A to dużo w Polsce jest takich Toruń z Bydgoszczą, nie? Też za bardzo. Gorzów Wielkopolski z tym Zielonogórą. Mnie to śmieszy, bo teraz tak naprawdę jest już powstał w końcu projekt taki jak na przykład Niemczech, Zagłębie Rudy, Sary, tak? Czyli to jest wszystko połączone ze sobą, nazywa się Silesia tak naprawdę. Tylko że sorry, że to tyle lat musiało trwać, nie? Śmieszne trochę. No ale tak to było. No ale tak naprawdę dużo co ludzi ze Śląska pracuje też w Zagłębiu i na odwrót. Albo mieszka. Tak, dokładnie tak. No, tam jest bardzo dużo, 7 milionów ludzi, tak? Aglomeracja Śląska. To jest... No największa w Polsce taka, nie? Tak. Dlatego pan Mateusz u nas jest startuje na wybory. Ale w tym... mam kumple, co w Katowicach mieszka od paru lat. Tam te ile, że tak załapił, że tak powiem, z tymi Ślązakami. Się śmieje tam też z Sosnowca i tak dalej, nie? Ale no. Jak wrzuca zdjęcia, jak jeździ, tam chyba przestawione są jakieś stawy, nie? Tak, stawiliska. Tak, stawiliska. Wtedy to jeździ do Mikali, nie przeszkadzasz, nie? Albo jeżdżą na Pogorie do nas do Zagłębia też. Mamy tam 4 Pogorie, nie? Takie, takie też, też konkretne takie jeziorka już, nie? To kilka lat temu jechałem, to jedynie, powiem taka górka, nie, gdzieś okolica Siewierza chyba? To takie było duże jezioro widać. Chyba to jest Pogoria, to jest Pogoria 4 dokładnie. Pamiętam, był taki duży ten szyld, że przed Śląskiem jest Zagłębie, coś takiego, że... Tak. My jesteśmy bramą Wyszewska, Zagłębie jest bramą Wyszewska, nie? A ogólnie na Sosnowiec się mówić, że tak tam mówią Somalia. Na rejestrację SO. Ten Kluczbork, kiedyś dzwoniłem do Gosia samochodem. Pan z Kluczbork, tak? O, skąd pan wie? No, kto wie, że się śmieje, że Oklahoma. Polska gdzieś. Aha. To jest na granicy Śląska i Małopolski, nie? W ogóle Jaworzno to jest taki fenomen, no zawsze było bardzo niezależne.
stosunku czy do Śląska, czy do Zagłębia, gdzieś tam zawsze pokazywało inny pomysł na to wszystko. Pamiętam kiedyś tam, Kozieciaka, w Ekstraklasie było, nie? Tak. A to strasznie podupadło ten klub. W porównaniu z tym, co kiedyś było. W ogóle Małopolski to jest jedyne województwo, które ma trzy drużyny w celowce. Tak, i oni. Więc tak naprawdę szacun za to. Ale też trzeba przyznać, że mają skąd ciągnąć tych zawodników, nie? Całe Podhale, to wszystko przecież to idzie do nich, tak? Całe te regiony tam górskie. Kazimierz Juliusz, no, dokładnie. No i tak, no i mówię Kamila, jak tylko weź, żebyś nie pan... Bardzo blisko Dąbrowy graniczy, powiedzmy. No. Granica, no, można tak powiedzieć. Mówię Kamila, jak weź, tylko nie pani, że jesteśmy na Śląsku, no. Chodzimy do sklepu. I ten pierwszy, co? No, ja na Śląsku to pierwszy raz jestem. Boż, Kamila, weź, się zamknisz. Dwie kobiety takie starsze, bo tak spojrzały. To nie jest Śląsk, to jest Zagłębie. No ludzie są przewrażliwi na tym punkcie, to prawda, to się zgadza. No mówię, no nie, dla mnie to jest bez znaczenia na tą chwilę obecną, bo całe życie pracowałem ze Ślązakami, całe życie mogę powiedzieć, i świetnie się z nimi pracuje. Bardzo, bardzo dobrzy ludzie, poczciwi, pracowici, nie ma co na nich narzekać. A Zagłębiacy znowu z drugą stroną bym powiedział. Strasznie roszczeniowi. Lekko nie ma, powiem szczerze, jeszcze dowodem na to jest to, kto na chwilę obecną jest seriowca, tak? Są dwa zespoły z Zabrza. Jest Barek, jest Górnik, nie? Gwar to chyba Milicic, nie? Nie, 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 Rozwój Katowice. A z Gwar, czy z Gwarka też jest? W ogóle ten, z Gwarka jest ten, Piszczek. O, faktycznie. Piszczu. No jedno jest przykre, no teraz obecnie jest sytuacja taka, że miasto Katowice, miasto wojewódzkie, tak, wydało kasy w ogóle na Rozwój Katowice, no i tam problemy ma klub straszne, bo okazało się, że tereny, które mają, nie należą do nich, tylko to są tereny gdzieś tam pokopalniane i że kopalnia gdzieś tam je sprzedaje, nie, no i mają problem gdzie trenować w ogóle. A szczerze, porównując GKS Katowice, oczywiście Rozwój, no to jest Rozwój zdecydowanie lepiej szkoli dzieciaków. Lepiej ci chłopcy grają. Nie słychać po tam młodzieżowych, nie? No jest dużo, jest bardzo dużo. Trzeba przyznać jemu, że trochę tych chłopców jest, aczkolwiek dużo się musi wyjąć z polskiej ulicy. Dużo, dużo, dużo. Przede wszystkim jedna rzecz, która się do tej pory od lat nie zmienia. Nacisk na szkolenie techniczne. To jest ogromny problem, jeżeli chodzi o naszą kochaną Polskę. Pamiętam, teraz byłem dwa tygodnie temu w Wiśle. Teraz mam taką pracę, że w pół kolonie byłem, ale ja tam nagrywałem, prawda? I wiem, że mam różne relacje. Był akurat kolega też z drużyny. Zamzełkiem z Mazur. Grali trzy razy za drugą, został sparing, zostałem rocznikiem. No i ten trener Odry powiedział, że na przykład oni jak grają w sparingu czy coś, oni się wolą umawiać z Czechami. Tak jest. Że grają właśnie bardziej technicznie, bo po prostu grają siłowo, nie? Tak.
A bardziej my idziemy w kierunek niemieckim. Ale kurczę, chociaż... zobaczymy to Odrę, fajnie tak chlepali. Ale w ogóle, na siebie, pamiętam jak siatkę grałem, nie? To na przykład śląskie i mazowieckie, jak wychodziły po dwie drużyny z województwa, tak? Na te baraże dalej, to tam myślę, że 6-7 drużyn spokojnie boliło większość drużyn, co wychodzi z tej słabszej województwa, czy z tego nawet podlaskiego, świętokrzyskie też słabo było zawsze siatkę. Ale na przykład rocznik tutaj ten, 2-2, a to pokonane na Kielce, świetny rocznik. Ci co wygrali mistrzostwo? Ten rocznik czy tak, oni chyba kiedyś wygrali mistrzostwo. Wiem, że ten rok temu w poprzednim sezonie korona wygrała. Bardzo dobrze, myśmy mieli przyjemność z nimi grać. Lata, bo kiedyś w Cieladzi mieliśmy, tam gdzie mieszkam oczywiście, szkółkę piłkarską. Nazywała się APN Cieladzi. Myśmy od początku gdzieś tam z tą koroną trzymali, więc z tymi chłopcami, więc no, na porównanie gdzieś tam, czyli w Zagłębiu się pokazywali. Ale tam jest z kim grać też. Jest. Tutaj jest akurat film z tego regionu, że jest mało, nie jest tak gęsto zaludniony, nie? Tak, to prawda. Zmienił się wybór, tak? Sparingi, żeby drużyna seniorów mogła rozegrać, nie? Ale... Tak naprawdę jedynie co to mogło albo z kimś z Litwy, albo tak. Byliśmy z Legią, tak? Albo z Białorusi. Tak. Mają grać właśnie, będzie przerwa z Dynamo, przejść chyba. Ale taki górnik to sobie, no nie wiem, w promieniu 200 km to pół ligi prawie, nie? Żeby to sparować. Zgadza się. No ma w czym wybierać. No. Aczkolwiek... Czasem się to mocno zmienia. Pana syn z którym numerem? Jeszcze raz. Pana syn z którym numerem? 21. To jest prawie obrońca się tylko. Ale to długo już do wygrany jest? Pod czasem. A, czyli teraz drugi sezon, no? Tak. Tak, no już mi to przyniesie dopiero jak skończył gimnazjum, nie? Aha. Tutaj do nas. A to sami państwo, tak? Co tak, by sami chcieliśmy przynieść, tak. Ale z wielu powodów, no przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby gdzieś tam się uczył trochę życia. Ale teraz, jeżeli chce zostać piłkarzem, takim naprawdę piłkarzem, no sorry, ale ja nie będę za nim biegał po całej Polsce, po klubach i przeprowadzał się z miejsca na miejsce, nie? Robi wszystko, prasuje, jeżeli trzeba, bierze. Tak, 19 lat przyjeżdża na studia, pieniążki od rodziców bierze i jeszcze musi pracę, żeby prasować mu te ciuchy, nie? Ja no sobie, dla mnie uważam, że to jest taki wiek, że trzeba się czegoś uczyć, a nie resztę tego nie wiem. Okej, okay, no ja to mogę robić, mogę podać, mogę kupić wszystko, mogę i tak dalej, ale... No już samodzielności to trzeba... Tego się trzeba uczyć. Ja jestem zwolennikiem takim, nie nikt tam, że tak powiem, głaskał w życiu. No na dobre nie wychodzi. To nie wyszło, no, a złe mi to w życiu nie na wyszło. Na dobre nie wychodzi taki głaskanie. Właśnie. W ogóle to jest jedyny chłopak z jego wyczynka, który się wyrwał w Zagłębiu Sosnowiec. A, czyli on w Zagłębiu był, tak? Tak, w Zagłębiu Sosnowiec. W tamtym sezonie nagrywałem też z Ruchem Chorzów, mecz. Mm-hmm. To był ojciec właśnie mego syna z Ruch Chorzów. Mm-hmm. On w ogóle było tak, że Bochum go chciał wziąć, nie? Do młodzieżowych. To nie chcieli go nawet na wypożyczenia, nic i chyba chcieli 15 tysięcy. Znaczy, same wypożyczenia. Szczerze z tym to jest masakra.
że to jak się zachowuje w klubie. Często blokują. Tak. Znaczy to i jego też blokowanie. Też nie się do dostaje i wypuścili go do jego strony. Jakieś były problemy. Ale postawiłem na swoje, powiedziałem, że sorry, no tam w ogóle nie miał z kim konkurować na boisku. Nie miał. Po prostu dla mnie to jest nieporozumienie w tym biegu. Jeżeli nie masz tu walczyć o skład, to... To się nie rozwijasz, tak? Tylko zwijasz według mnie. Trzeba mieć jakąś konkurencję w życiu. No nie, ile teraz to lat? 17? 17. Sona to sobie coś tam w seniorach, tak? Co on tam w takim jakiejś tam rywalizacji musi być. No za tym powiem tak, no tutaj była cele Jotka, tak? To był kolejny argument, żeby przejść tutaj. A szczerze możliwość grania z innymi zawodnikami, których w życiu nie gra w Polsce. No. Czyli uczenia się trzeba. Tak? No, to prawda. Ale powinien odpisać faul. Jest tyle fajnie, że tu naprawdę 10 km do jego stopki już czuje. Nie, naprawdę, to jest na taki... powietrze. U nas jak się wjeżdża już do Częstochowy, to już czuć, po prostu ja czuję tą różnicę. Bo ja nie palę papierosy na przykład, więc dla mnie to jest bardzo proste i oczywiste, nie? Powiem tak, to są lata zaniedbania, tak? No. To co teraz tam się dzieje, nie? A tam w Częstochowie, no. Jak jechałem właśnie te dwa tygodnie temu, to dzień potem była informacja, że wchodzili tak. Częstochowy. Nie obwodnicę, tylko... Czy autostradę, tak? Pociągnęli ten odcinek od Piekar Śląskich do Częstochowy. No. Bo obwodnica jako tako jeszcze nie jest w ogóle zrobiona. Tam jest cały czas konflikt. Ale za Częstochową, tam do Radomska... To jest dramat, nie? No 20 km w godzinę 20 przyjechaliśmy, nie? Akurat wracaliśmy. Słuchaj, po jednym pasie. To jest jeszcze nic. Jak tam spotkasz sytuację, kiedy jest wypadek, to nie chcą mieć co się dzieje. Dzień po akurat na zjeździe na Piotrku. My chcieliśmy jechać a jedynkę, mało ci sobie przez uciekać. Później tylko. A już powiedziałem, że zjeżdżam na ósemkę, jadę do ósemki, bo moglibyśmy dalej stać tam w korze, to... Powiem tak, no jak to zrobią, to będzie się super jeździć. Naprawdę, żywało się będzie elegancko. Nie? Ale to potrwa, nie? Są nie, lata zaniedbania, tak? Ale pamiętam, jak z Częstochowy wyjechaliśmy, taki bordy były właśnie, że tak. Polskie firmy podają... Od razu za Częstochowy. No to właśnie chodzi o obwodnicę. Chodzi dokładnie o konflikt, co odnosi się obwodnicy właśnie. Białystok już można powiedzieć, że z Europą połączony, nie? Ale powiem ci tak, no, myśmy tutaj zaliczyli to jeszcze, jak budowali tą drogę. Jakieś byliśmy na testach, no to nie chcę mówić, co było, jakbyśmy zaliczyli akcję pod tytułem wypadek śmiertelny. To słuchaj, staliśmy gdzieś tam w korku, nie wiem, z 2 godziny? Tragedia, co się działo. Ja też jak prowadzałem, to tutaj połowa trasy dopiero było zrobiona, nawet nie cała. Tu macie drogę teraz, kurde, no, rewelacyjną w stosunku do całej reszty Polski, a taka druga droga to jest, mogę powiedzieć, gdzieś tam od Lubina, tego przedgorzu Wielkopolskim, tak? To, co też właśnie odłożyli, to też jest taka ekspresówka i też się świetnie tam teraz jedzie, nie? Ale kiedyś też był dramat. Na Szczecin, nie? Gdzieś tam kiedy. Przez Zagłębie i przez Śląsk, nie? W Jedynku do Ćwórki. A jechałem w Lubiu. Jechaliśmy siódemką. To tam już przed Radomiem. Do Kielc. Cały czas dwa pasy. Tam dopiero granica województwa. W Jędrzejowie chyba? Tak. To tam już po Pomorzu się jechało. Dla mnie na razie to chwilę najlepsza droga to A1. To jest najlepsza autostrada z tych wszystkich, które są zbudowane.
super się jedzie od nas praktycznie, jak zrobią ten odcinek właśnie w Częstochowie, nie? No. To kurde, nad morze się będzie cięło tak, że rewelacja, nie? Ale na przykład z tą dużą ludzi jedzie nad morze właśnie na dwójkę od Łodzi, później na jedynkę, nie? Tak. Wydłużają sobie trochę kasę. Nie, to ja. Ja. Tam, o nie. Tam są takie już finalne, nie? Babka Jedziniczana, Piśki Jedziniczana. Jeszcze raz, jak się nazywa? Babka Krysowa. Babka Krysowa. Aha. To trzeba mi się udać. Puścił już. Kartacze. No w Polsce też już nie ma, nie? Kartacze. Ale generalnie jest Polakiem, bo z polskiej rodziny tam się urodził. No. Z miejscowości. Tam na Kartaczu mamy Cepelinę. Nas zabrał. Aha. O ja. Żałowałem, że nie mogę ze sobą. Nie, ja powiem szczerze, nie wiem jak tutaj w ogóle ogólnie ludzie, jeżeli chodzi o Litwę, nie? Jak tutaj z nimi żyjecie, ale ogólnie jest taki stosunek, że gdzieś tam się nie lubimy, nie? Ten cały taki nawet... Ale nie bez powodu. No i w doświadczeniach, albo tam z lat, tam oni raczej nie wnikamy jakoś tak, nie? Przynajmniej tam żyłem w tej Litwie. Ale oni to generalnie bardzo są. I to właśnie powiem, na przykład w polskiej miejscowości, nie? Parę lat temu była akcja, że policja przyjechała. I kazała mu zdjęcie dla jego ojca, kazała zdjąć nazwę ulicy polskiej, Świętego Krzysztofa ulicy. Właśnie. On powiedział, że nie zdejmie. I mu jeszcze tam chyba lity były. 400 litrów. No to lit tam był mniej więcej tyle co złotówka, tam 95 groszy bodajże. Mandat? To ten mandat wziął, oderwał tabliczkę, przybił na drzwi i ten mandat właśnie przybił. No. W Kownie na przykład, nie? Bo tam Kownia to najbardziej litewskie miasto. To wiesz czemu? Dlatego, że on wprowadził ustawę, że nie wolno nam polskich nazw używać. A powiem ci, dlaczego nas nie lubią. Wyjaśniczy. W 1939 roku, jak Adolf kroił Europę, znaczy wiadomo, od Czechów, tak, Czechosłowacji, wtedy wówczas, myśmy zrobili taki numer, że zażądaliśmy tam jakiegoś skrawka ziemi i wymyśliliśmy to na nich, na Litwinach, że wysłaliśmy tam nasze samoloty myśliwskie plus bombowe, żeby latały wzdłuż granicy, żeby ich zniszczyły. Czy oni też... Trochę słabo, szczerze. Oni generalnie też mają tak, że brata Jagiełły uważają za bohatera, nie? A Władysława za zdrajcę, nie? Nie wiem, patrząc na to, że sprzątnął tutaj Krzyżaków ogólnie, no to chyba powinni być wdzięczni, nie? Raczej. Oni mają w ogóle taki stosunek, że są mali, tak naprawdę nic nie mogą, no. A oni tak, i Polaków, i Polski, co nie lubią, nie? Znaczy błąd, bo oni zapominają o jednej rzeczy, bardzo istotnej. Że to my bronimy ich nieba, nasze samoloty. No właśnie to chodzi. Oni nie mają lotnictwa w ogóle tak naprawdę, tak? Ostatnio przecież naruszył ten rosyjski samolot przestrzeń powietrzną. No to często się tam dzieje, wiesz? Za chwilę to jest... prowokują. Oni sprawdzają po prostu w ten sposób, jak, tak, znaczy jak to wygląda, nie? Jak na to reaguje po prostu w ten sposób. Wczoraj prawie wywoziliśmy 30 osób na tydzień czasu na spływ.
A to są właśnie, a propos spływów, są zarobiste spływy kajakowe już tutaj. No to tam... To nawet taką infrastrukturę tutaj trochę się zatrzymało, nie? Ale na przykład u siebie to oni jeżdżą bardziej grzecznie, nie? Tutaj przeginają. On tylko przekroczył. Ale nie tylko tu, powiem ci, nie tylko tu, bo to co się dzieje na przykład u nas w Śląskim, jeżeli chodzi o nich, to powiem ci, ja to czasami się boję przyjeżdżać koło kilów od nich. Bo nie wiesz czego się spodziewać po nich, nie? Co zrobią. No to było miejscowości z Powola, po 20 tak. No kojarzę. Trzy fotoradary są miejscowości. Tak, nie? Zgadza się. Ja jechałem, pamiętam. No to przed tym fotoradarem zawsze zwalniam chwilę, nie? Ale tam w miejscowości tam z 70 jadę. Gosia czwórką starą przeleciał, pociągły po przejściu dla pieszych. Na fotoradar się naciął i sobie grzał 120 w miejscu. Ale dzisiaj właśnie jechaliśmy tutaj do was w Warszawie, miał pecha. Bo akurat stali na samym wejściu na obwodnicę, nie? I zatrzymał go policjant. Chociaż mnie to śmieszy, bo tyle szumu narobili na temat tej akcji całej, tak? A szczerze, spotkaliśmy przez 500 km w wypadku. No, ja naprawdę mało policji. Ja nie wiem, gdzie oni siedzą, ale na pewno nie gdzieś tutaj. Ja zauważę, że tutaj, nie, no myślę, że w innych częściach Polski też, ale że tutaj to ostatni tydzień miesiąca to no stop wszędzie, nie? I dobijają swoje punkty. No wiesz, a to jest wszędzie, wszędzie. Jeżeli chodzi o ten temat, to jest masakra. Ja na przykład do Ełkek jeżdżę, to mam 100 km z Białystoku. No i jeżdżę przynajmniej dwa razy w tygodniu. Różnie, z 2 do 4. To jest chnyszy miejscowość. To tam nawet jak... Czy się spieszę, czy nie, to zawsze już nauczony jestem, bo tak często policja stoi, że zawsze 50 i zwalnia. Ale tak to w ogóle policja się nie naciąga. Wiesz, macie tu mojego ulubieńca, pana Zielińskiego. A, tego z... ministra, tak? Tak. Ja szczerze nienawidzę gościa z takim, no powiem brzydko, debilem. Ja nie mogę w to uwierzyć, że on dalej jest wiceministrem, nie? Spraw wewnętrznych. Ja miałem okazję kilka razy dla diecezji nagrywać, nie? Materiały. Tam z różnych tam... Artka o tym nie jakiś na niego wydarzeń. Studzieniczny był. Zaczął na skórę. No, no jeszcze był ten minister rolnictwa wcześniej, Jurgiel. Jurgiel kolejny. Z twarzy, szczęść Boże. Z twarzy to mu stanowisko pasowało, wieś. Nie mówiąc o tym, co zrobił z Puszczą, nie? No. Z ogóle, kurwa. No nie wiem, ja nie mogę to uwierzyć. Ten kolejny wylatał sobie 4 miliony. 4 bańki. Ja mam kolegę, co akurat blisko Białowieży jest leśniczym. To on w ogóle się od tego odciął, bo mówi, że takie nagonki z dwóch stron, nie? I tych, co popierają tą wycinkę i tych, co nie popierają. I że to już mu dosyć tego, bo to otwierał lodówkę, że było wycinka drzew, wszędzie. Temat. Dzwonili do niego z jakichś tam mediów różnych, żeby się odniósł i tak dalej. On mówi, że on proszę do rzecznika województwa na nas, na sobie wpływ. Ale generalnie mówił, że część jest wycinana bezsensownie, ale jest też duża część drzew, które faktycznie są chore, nie? Ale wiesz, ja rozumiem ten argument, tylko nie rozumiem innej rzeczy. Jak to jest? Puszcza, ich nie było, leśników, a puszcza była. I ten problem zawsze był, tak? Więc jak to jest możliwe, że wiesz, puszcza sobie radziła bez leśników, bez wycinania, a teraz trzeba wycinać nawet, nie? Już nie mówiąc o tym, ja bym zadał przede wszystkim pytanie, gdzie jest to drzewo, które wycięli? Wycinają. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze, nie? Też mówił, że miał akcję, że to pod dom jego, gdzie on w ogóle, no, generalnie musiał zachować stronniczość, tak, jakąś tam apolityczność w tej sprawie.
No i podjeżdżali pod dom i tam jakieś transparenty rozkładali, krzyczeli, blokowali, jakby wyjeżdżał z domu. Mówisz, jak to jest? Tak to jest, jak działają emocje, tak? Mocno. Nie ma co ukrywać, że gdzieś ci ludzie trochę przyginają też tym, patrząc na to, co robią, nie? Jeszcze, żeby to były naprawdę osoby, które są pro ekologiczne czy coś, nie? A oni często jest tak, że siadają z biurowców, że tak powiem, zdejmują garnitur, lecą i... To fakt. Korpolutki tak zwane, tak? No, później siedzi się przypina do drzewa, nie? No wiesz. Bo ja zrozumiałem naprawdę osoby, które... No, kurde. Siedzi tam, wybrać taki tryb życia. Które tak spływy robimy blisko Parku Narodowego Bieżyńskiego. Jest gość bezdomny generalnie, nie? Pod mostem mieszka, sama, bez nogi. Tam chodzi, coś tam pokosił kogoś, coś tam, żeby na flaszkę mieć i jakąś tam bułkę, bo tam lubi popić. Ale takich ludzi bym zrozumiał, jakby to taki mieszkanie, że on ciągle siedzi na tym, tak? Na łonie natury, że nie podoba mu się, a tak, że przyjeżdżają tabuny. Przyjeżdżają tabuny. Pierwszy meczek. Stupa. Jestem ostatni w tabeli. To druga jest kolejka teraz. Druga czy? Druga dopiero. Tak, tak. Znaczy, ktoś jeszcze grał wcześniej, wiesz, jeszcze na tydzień, ale kto dokładnie nie pamiętam. Nie wyszukując się tam na sytuacji się mszczono. No. I tak było, mieli sytuację na golanie i... Tylko, że tu jest jeszcze jeden element. Pięć chłopaków z licznika 2-3 też. Młodszy. Tak. Thank you.
fakt, że tam się wzmacniali na jakieś tam ważniejsze mecze, nie? Ale dać grać w miarę drugi widzę. Już jest, no, jest przepaść, nie? Między drugą a trzecią, a czwartą w ogóle, nie? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Jest przepaść między drużyną z danego regionu, tak? Polski. No. Wziadkę kiedyś właśnie przygodę na mowę, że robili rezerwę. Dawali grać tam kadetom, juniorom. Czy ja powiem tak? To ma, wiesz, dwa końce, tak? Jak to kij, jak to każdy kij. Jeden kij jest taki koniec, że jeżeli ktoś odpali, no to fajnie będzie, może na nim zarobić. A druga sprawa, jak uzupełniać własne, aż tak powiem, własny zespół? Właśnie w ten sposób, nie? Przecież jakoś muszą zdobywać doświadczenie ci chłopcy, nie? A na wypożyczeniach nie zawsze jest tak, że wywalczy miejsce, nie? Będzie tak. No trzeba mieć charakter, powiem ci. Zdecydowanie trzeba mieć charakter. No teraz Węglarz jak z wypożyczenia wrócił, kurde, to... Ja jestem osobiście zdziwiony, że numer jeden. Ale na obozie, jak tam byłem 4 dni z drużyną. No. No, taki kurde był od początku skupiony. Tak jakby nie było w ogóle do siebie, że przyjeżdża tam jako trzeci czy czwarty, tylko tak jakby wziął do siebie faktycznie, że wszyscy z czystą kartą startują. No i dobrze generalnie, nie? Sobie radzić w tych meczach. Jakieś bramki co padały, to tam nie zawinił jakoś tak bezpośrednio, że przez niego. Tak, siedzę w tym sporcie od kilku, jeżeli chodzi o mojego syna, od 7 roku życia, więc naprawdę trzeba dużo, dużo, dużo czasu i cierpliwości, żeby zostać zawodnikiem i naprawdę grać profesjonalnie w piłkę. To nie jest takie proste. Ale też teraz jest tak, że kiedyś tam, nie wiem, nawet moje pokolenie młodsze, że tak powiem, jakieś tam końcówki, co się wychowały na boisku, że tak powiem, robionych własnym, przez siebie. No. Jakieś plecaki, kamienie i tak dalej. Powiem tak, to jest pokolenie Orlika, tak? To tutaj, który gra Orlików. To jest to pokolenie, jedno z trzech, bo 2-3, oni 2-1, nie? I 2000, to jeszcze 2000 powiedział. To są te pokolenia, które zaczęły grać na już Orlikach, tylko budowane przez platformę i chwała im za to, bo gdyby nie oni, to by nie było tych boisk. Nie, tam 2012 Orlików chyba tak na Euro. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, nie? Ale pan, że na moim przykładzie, nie? Pamiętam, u nas to było coś takiego, że jak mogliśmy ze starszymi pograć, słyszałem, na boisku było zajęte przez starszych. Tak. To się grało z boku czy coś, jak wzięli, to już było fajne, że jakieś tam wyróżnienie, nie? Czy ci wzięli do grania, zgadza się, to prawda. A teraz jak u mnie na osiedlu nie było urnika żadnego, nie? Żadnego boiska, nie było, tylko były jakieś takie żużli, wiadomo jak to kiedyś, nie? No. To jedno boisko zostało, nikt na to nie chodzi. 4 urniki są na osiedlu, gdzie no 6,5 tysiąca miesiąc, takie małe osiedle. I generalnie tak, jedyne co na urnikach jest tak, szkoły mają tam do 15, później szkółki i tak dalej. A wieczorem to przychodzą wszyscy chłopaki w moim wieku, ci co kiedyś grali właśnie na trafnikach i tak dalej, sobie na piwko z kolegami pograć, no także teraz dzieciaki, że same się zgadają, żeby pograć. Nie, co? Znaczy wiesz co, powiem ci tak, ja kiedyś byłem na tym szkoleniu, na którym jest taka grupa dedyktor u nas, tam trenerów bardzo fajnych, bardzo dobrych. Wiesz, wyliczył, ile tak naprawdę tych chłopców, którzy teraz na tę chwilę uprawiają w Polsce piłkę nożną, ma szansę zostać piłkarzami. Że to jest 0,07%, więc... Ale to jest też przykry procent, że no prawie na 40 milionów, nie? No, marnuje nam się potencjał, tak? Ogromny potencjał, nie? Ale powiem ci tak, właśnie, bo nie skończyłem w końcu z tym szkoleniem. Jak urodził się mój syn, czyli to jest ten rok 2002, w Niemczech powstał system
zintegrowany system szkolenia dzieci i młodzieży. I on różni się tym, w stosunku do tego, co się dzieje na przykład tu w Polsce, że tam współdziałają dokładnie powolutku aż 3 dokładnie komórki. Konkretnie tak, tam jest pierwsza, druga liga, Bundesliga, nie? Tam jest samorząd terytorialny, tam jest troszkę podobne jak u nas. I oni wyznaczają tak, wyciągają tych najlepszych chłopców, wyciągają najlepszych trenerów, jakich mają, oni indywidualnie z nimi trenują. Oni są, że tak powiem, oddelegowani, tak, do szkolenia tylko i wyłącznie tych chłopców, ale takie przykłady, jak chodzi z tego szkolenia, Boateng, Ozil na przykład, to są chłopcy dokładnie z tego systemu, nie? U nas w Polsce do tej pory, tak szczerze mówiąc, takiego szkolenia nie ma. A największy żarzut to jest jeden, technika. Powiem wprost, kiedyś taki słucham czasami radia Tok FM, a nawet często bym powiedział. No. Kiedyś tam jeden z dziennikarzy, który też na Polsacie pracuje w redakcji sportowej, zaprosił gości Polaków, którzy... którzy tak naprawdę... sami uczyli plików, takich ludzi jak Neymara na przykład, technicznie, tak? Pokazywali im, jakie nowe ćwiczenia mogą zastosować na boisku. U nas tego szkolenia jest za mało, jeżeli chodzi o technikę. Jeżeli będzie więcej, to polska plika będzie wchodzić na przód. Pójdź go. Trzymał go i słusznie odwiedzał. Ale dał mu czerwoną, tak? A tego czerwoną nie dał. Tutaj kibice właśnie. Się cieszą, schodzi. Wiesz, no fał w takim miejscu. Pewnie coś mu drugo dał za pyskówkę jakoś. W protokole tak. Będzie. Jak potrafi się piłka odwracać? Właśnie za to kocham ten sport. Że nie jest nie do przewidzenia. A to nie zapomnę za dzieciaka tego meczu finału Bayernu z Manchesterem United. Tyle czasu minęło, że teraz Solskjaer trenerem już, nie? No, przypomnij już ostatni mecz Liverpoolu z Barceloną, tak? Przy takim meczu się czeka latami. No. Latami. To dziesięciolecia trzeba, 10 lat trzeba, bo dekada czekać na taki mecz. Ale Klopp jest genialny. No dla mnie to jest jeden, myślę, że jest top 3 takich trenerów. No kurde, taką charyzmę gość ma. Dlatego właśnie powiem tak, widać co wyróżnia ludzi, którzy grali w piłkę, widzą co to znaczy gra, tak? A ludzi, którzy nie grali w piłkę, którzy chcą być trenerami, patrz Mourinho, tak? Jego gwiazda, no sorry, ale trochę zbegła, nie? Patrząc na... autobus zrobić. Ja to pamiętam jak komentarz tam, że Klopp przyszedł do Liverpoolu, nie? Że no to i tak nie wyciągnie Liverpoolu z tego marazmu, no bo Liverpool i Manchester to tak w ostatnich latach tam średnio, nie? Się łapali no, tak do tej było, siódemki i tak. Coś. Nie było za ciekawie. Przyszedł i... A propos, to jest filmik chyba z sponsorem Liverpoolu. No coś... A, Carlsberg, bo on ma już na koszulkach, Boże. Standard coś chyba? Tak, ale... od wielu lat zawsze sponsorowałem. A, to jest tak. Pracuję w piwie, co tu dużo mówić. Nigdy nie zapomnę, jak kiedyś. No wreszcie. A, nie ma czego, uwierz mi. Z czasem nie, mówisz nie, mi... moja żona kilka lat była przedstawicielką handlową. Tak, tak. No. I tata jest kierownikiem, który teraz w Baronie jest od 2 lat. No to generalnie mówię, że te złote czasy minęły. Przedstawicielki minęły, nie? Już dawno, tak, to prawda. Jak wcześniej siedziałem jeszcze w innej firmie. Dawaj go, Zara, dawaj go! W Leverze. No, to... Domesto, Steve, Duff, no. Rexona. No oni tam mają duży wagę. Saga. O kurde, no. Aguilar. No.
się mówi, że to jest no, jedna z trzech największych korporacji na świecie. Wiesz, jest Nestle, no. Jest jeszcze Procter & Gamble, nie? Na którego zawsze za to mówimy Paweł i Gabel. Czemu? No nie wiem, tak zawsze się przykleiło do nich. To wiesz, Procter & Gamble to wiadomo, Gillette na przykład. No. Pedigree, chociażby chyba też nawet głupie jedzenie dla psa. Co tam jeszcze? Head & Shoulders, tak. No jest jeszcze Benkizer też. Victor. Jest tylko korporacją. Bo nie, osobiście uważam, że naszym światem one rządzą, nie rządzą. Że to? Rządzą korporacją. One ustalają tak naprawdę. Tak, żeby się opłacało, nie? Dla nie. Ale pamiętam, albo już, albo dopiero 29 lat, ale jakoś tak skończyłem szkołę. Kolega w moim wieku dostał robotę w Coca-Coli. O kurde. Niezbyt dobrych opinii na temat Coca-Coli nie słyszałem. Ale pamiętam tak, bo on generalnie cały czas w przedstawicielce pracuje, nie? Ale mówi, że kurde, robi jakiś kurs na programisty, że chciałby coś w ogóle zmienić, bo mówi, że już... Wszyscy chcą stamtąd uciekać, uwierz mi, wszyscy. On kiedyś mówi, że tak, laptop, telefon, bez limitu, te potankowanie, że on sobie w piątek to szybko robił tak punkty. Ale to nie jest zmienia akurat firm. To jest, wiesz co, pamiątka po platformie, jak odchodziła od władzy, jak oddawała. No. Wprowadziła obowiązkową opłatę za korzystanie z samochodu służbowego. Tak co miesiąc płacę za auto służbowe. Nieważne, czy przejadę kilometr, no. Dwa. Piesy. Piesy, no to jest norma. No. Akurat moja żona też pracowała, tutaj to się nazywa Bospol, ale to jest Rzeszowa, jest jako Baćpol. Baćpol? No to znam, świetnie to film, współpracowałem z Baćpol. To miała tak, że w weekend jakby chciała użyć samochodu w gazie. 65 groszy za kilometr? No tak robią. Znaczy to ogólnie to jest absurd, bo... Wiesz, ja powiem tak, ja tu korzystam głównie weekendy w samochodzie, bo powiedzieć w tygodniu przyjeżdżam do domu, nawet mi się nie chce wsiadać do auta. Nie mam takiej potrzeby, szczerze wolę wsiąść na rower i jechać sobie na działkę i popracować na działce. No właśnie żony, tata ma ten w Baronie teraz, kurde ile tych słodyczy, oni co chwilę dają. Słodycze, tyle jest, bo spuknę zaraz, nie? Owszem. Gratisy jakieś zawsze, czy coś. A te czasy też się skończyły, pod tym względem powiedzieć. No to już... Ale nawet właśnie Paweł, moja żona, mówi, że kiedyś to nawet jak się było tak, że kilku przedstawicieli spotkałem gdzieś na punkcie jakimś, albo gdzieś tam na trasie. Każdy, każdemu coś tam da, wymianki teraz. Nie ma tego. Nie, bo te filmy odczyły praktycznie